46. sesję Rady Dzielnicy 9 Łagiewniki - Borek Fałęcki. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na sali jest kworum zapewniające podejmowanie prawomocnych uchwał. Wszyscy radni otrzymali porządek obrad. Ponieważ uchwały przygotowane przez zarząd w ostatnim okresie uzyskały pozytywne opinie Komisji Komunalnej Infrastruktury Rady Dzielnicy 9, proponuję wprowadzenie ich do porządku obrad. I tak, proponuję wprowadzenie projektu uchwały przygotowanej przez zarząd w sprawie korekty uchwały nr 31/217/2012 Rady Dzielnicy 9 Łagierniki Borek Fałęcki z dnia 4 lipca 2012 w sprawie rozdysponowania środków finansowych na zadania priorytetowe na rok 2013. Poddaję pod głosowanie wniosek o wprowadzenie tego projektu do porządku obrad. Kto jest za? Jeszcze raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 1. Dziękuję. Stwierdzam, że porządek obrad, że projekt został wprowadzony do porządku obrad. W następnym punkcie proponuję wprowadzenie projektu uchwały przygotowanej przez zarząd w sprawie korekty rozdysponowania środków finansowych na zadania powierzone Rady Dzielnicy 9 na rok 2013. Poddaję pod głosowanie wniosek o wprowadzenie tego projektu do porządku obrad. Kto jest za? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 1. Stwierdzam, że projekt został wprowadzony do porządku obrad. Proponuję wprowadzenie projektu uchwały przygotowanej przez zarząd w sprawie projektu Dzielnice się liczą pilotażu budżetu partycypacyjnego w Krakowie. Poddaję wniosek pod głosowanie. Kto jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kto jest przeciw? 1. Kto się wstrzymał? Raz, 2. Stwierdzam, że projekt został wprowadzony do porządku obrad. Proszę Państwa, w związku z powyższym proponuję przegłosowanie uzupełnionego porządku obrad dzisiejszej sesji. Kto jest za przyjęciem uzupełnionego porządku obrad? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kto jest przeciw? 0. Kto się wstrzymał? 1. Dziękuję. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty.